Siemano wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku i w tymże filmiku porozmawiamy na temat klasy medyka. Co tak naprawdę on potrafi, jakie są jego zadania i jak dobrze wykorzystać jego wyposażenie. Może zacznijmy od tego, że klasa medyka, oczywiście już z samej nazwy można wywnioskować, nadaje się przede wszystkim do reanimacji, a także leczenia naszych kolegów z drużyny. I tutaj nie zastanawiajcie się, jeżeli tylko widzicie przed sobą dosyć charakterystyczne ikonki poległych kolegów, czy ktoś, jeżeli poprosi o apteczkę, nieszczęście swoich sił i oczywiście tutaj rozdawajcie te swoje apteczki, czy też podnoście swoich poległych kolegów. To jest dosyć istotne w przypadku, gdy gracie przede wszystkim jakiś tryb objective, czyli szturm, w którym dosyć ważną rolę odgrywa ilość tiketów znajdujących się na waszym koncie. Jeżeli jako medyk podniesiecie swojego kolegę z drużyny, automatycznie te tikety wracają do stanu poprzedniego, tak więc tutaj warto czasami zaryzykować i podnieść kilku swoich kolegów. Myślę, że dosyć dobrą taktyką na grę medykiem jest trzymanie się troszkę z tyłu. Oczywiście, jeżeli ktoś woli, może atakować bezpośrednio w pierwszej linii frontu. Z tym, że kiedy gracie drużynowo, warto jest właśnie utrzymać się gdzieś z tyłu, gdyż jeżeli zginie wasz kolega z drużyny, możecie go podnieść, a co za tym idzie, będziecie zdobywać dosyć dużo punktów. No a wasza drużyna na pewno będzie wam za to wdzięczna, kiedy tylko ich podniesiecie. Będą mogli szybko wrócić do akcji. Dodatkowo medyk jest idealną klasą do tworzenia zasłon dymnych. Już niejednokrotnie, nawet kiedy jakiś czołg wrogi próbował z daleka likwidować naszych współzawodników, wystarczyło tylko wystrzelić granatnik w jego pobliże i oczywiście zasłonić mu pole widzenia. A co za tym idzie, czołg albo wysuwał się do przodu, czym narażał się przede wszystkim na ostrzał ze strony szturmowców, albo musiał się wycofać do tyłu, co dawało nam czas na to, żeby przejąć jakiś konkretny cel. Jeżeli chodzi o granatniki odłamkowo burzące, rewelacyjnie sprawdzają się do wymiatania przeciwników z budynków, tak więc tutaj warto je czasami wykorzystać. Co do broni, którą posiada, są to karabinki półautomatyczne, a także automatyczne. I tutaj oczywiście w zależności od tego, jaki użyjecie, jaki wariant, są one przystosowane do walki na bliski, średni dystans. A czasami nawet przy zastosowaniu wersji wyborowej możemy grać niczym snajper z karabinkiem półautomatycznym. Są sytuacje, kiedy może nam się to przydać. W przypadku, gdy zabraknie Wam amunicji w broni głównej czy też osobistej, możecie również wykorzystać Waszą strzykawkę do likwidacji przeciwnika. Co prawda nie będzie on z tego zbyt zadowolony, ponieważ musicie podejść dosyć blisko, a co za tym idzie, po części ośmieszacie trochę przeciwnika, ale naprawdę wygląda to dość ciekawie i śmiesznie, tak więc próbujcie, jeżeli tylko macie na to ochotę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o klasę medyka. Trzymajcie się, pa pa.